Kilka pytań dotyczących pracy personelu szpitala, stanu zabezpieczeń osobistych kadry medycznej i pomocniczej skierowaliśmy również do dyrekcji szpitala. Jednak udzielone odpowiedzi, choć wskazywały na to, że stan jest prawidłowy, nie zawierały oczekiwanych przez nas szczegółów, jak choćby konkretnego określenia, na co konkretnie Spożytkowano miejskie dofinansowanie w wysokości przekraczającej ćwierć miliona złotych. Dlatego zwróciliśmy się do dyrektora Adama Szałandy o doprecyzowanie. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, z pewnością ją niezwłocznie przekażemy.